No siemanko ludzie ludziska, słuchajcie, jest godzina 19:23, odpocząłem gdzieś z godzinkę, mamy materiał bardzo fajny, tutaj pozwolę sobie wam pokazać jeszcze raz te wideo, które było sprzed wczoraj, a mam teraz nagrane oczywiście też tego live'a, jakie połacie pokryły po prostu te lawy dzisiaj. Słuchajcie, na moim telefonie dystans, jaki pokonałem oczywiście w dwie strony, to jest 22 km, czyli mniej więcej jest 11 km w jedną stronę. No, trzy takie elementy tej naszej wycieczki były bardzo trudne. Określam to na 10 punktów jako 7, 7. Oczywiście dla mnie, być może dla jakiegoś tam piechura, który tam codziennie sobie spaceruje, gdzieś chodzi i to jest easy peasy, jak to mówi moja córeczka. Ja odczułem i zastanawiam się, czy iść do pracy jutro. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, ten główny materiał jest naprawdę, wyszło tam bardzo dużo tego wideo. Wstawię w poniedziałek, a może we wtorek, jak już będę po prostu trochę ochłonę. Opowiem wam teraz o ogólnych takich odczuciach i wrażeniach. No, powiem, to było coś naprawdę pięknego i zjawiskowego, które się nie powtarza, i cieszę się po prostu, że udało mi się tam dotrzeć, dojść i widzieć to. Przy mnie zawaliła się ta z lewej strony od komory, ta ściana, którą podejrzewam, że też mam nagrana. Moja kamera się spisała naprawdę na medal. No oczywiście zabrakowało baterii. Tutaj za sekundkę zmieni się ten materiał na dzisiejszy. W dzisiejszej nocy zauważcie tutaj, gdzie mam kursor. Nie wiem, czy będzie go widać. Właśnie w tym momencie zmieniło się i zobaczcie, jakie kołacie są zalane to lawą. Tak naprawdę ta lawa płynęła powoli, w niektórych miejscach tam płynęła bardzo szybko, bym powiedział, ale to jest z samego serca wulkanu. Słuchajcie, tutaj możecie przewinąć tą moją pogadankę, bo tutaj się powtarzam i robię takie, być może sztuczne napięcie wywołuję, ale za 30 sekund zobaczycie to, co ja widziałem. No, szkoda, że się nie da przekazać tych uczuć. No, no powtórzę jeszcze raz, było coś pięknego i zjawiskowego. Dlatego zapraszam do oglądania. A tak mówię, główny materiał wrzucam w poniedziałek, wtorek, jak troszkę uchłonę. Więc oglądajcie. Co u Saniaków słychać? Jakieś te bomby takie malutkie lecą tak naprawdę, ale one nie wylatują tak wysoko. Z tego co wiem, bomba wulkaniczna to jest część lawy, która się bardzo szybko stygnie w powietrzu. To zjawiskowe jest, może tak wyżej. Yeah, like...
Słuchajcie, jest mega, mega gorąco. Tutaj przyjedziemy, tutaj pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj też te języki zachodzą. No można się przynajmniej zagrzać. Zobaczcie. Sprawdzimy tutaj temperaturę, ale jest naprawdę, zobaczcie, się żarzy. Żarzy się. No ewidentnie, zobaczcie, jak płynie. Zobaczcie. Zobaczcie. Rzeka. A, tu jest temperatura naprawdę aż parzy. Oddalimy się troszeczkę. Mamy, zobaczcie. Gdzieś jeszcze tam dalej ona wylewa. Przejdziemy, słuchajcie, tutaj tak brzegiem, ale jest temperatura naprawdę gorąco. Słuchajcie, odsuniemy się jak w Polsce lato. No słuchajcie, płynie. Kurczę, ale tak naprawdę wam sądziłem, że myślałem, że lawa wolniej płynie. Zobaczcie, jak ona tutaj ciska, ciska, ciska. Słuchajcie, za tydzień to będzie wyżej. Jeszcze wyżej. Gdzie dochodzi? Tam podejdziemy. Zobaczcie, a tam już jest koniec tego urwiska. I być może, że doczekamy się, gdzie ona się będzie przelewać. Tam, bo to jest gdzieś 100 metrów, może 200 metrów. Tam mamy urwisko dalej. To by było zjawiskowe. Słuchajcie, oto klawy. Bazalt, bazalt. Tylko podejrzewam, że są różnego rodzaju erupcje. Tu najczęściej jest bazaltówka i tu też mamy bazalt. Dobra. Czy to nie jest piękne? Słuchajcie, widzimy może jeszcze troszkę wyżej. Przynajmniej ciepło nam jest, tutaj nie zmarzniemy. O, tutaj powiedz, słuchajcie, świeżego wiatra. Słuchajcie, na Berawie to nawet można było przyjechać. Jak oni przyjechali, nie wiem, nie pytajcie się mnie. Usiądziemy i chwilkę odpoczniemy. Zobaczcie, a tam jest drugi taki stożek z tyłu. Ale ten największy, gdzie się wydobywa z tej strony, jesteśmy na tej części. Czy ja dobrze widzę, czy tam, zobaczcie, helikopter wylądował? Czy on jest po prostu w powietrzu zawieszony? Nieruchomo. Mamy. I zadymienie idzie tutaj za tą górą. No, na rykawik. Ale tak miało wiać.